Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach The Walking Dead Final Season, ostatnie nasze godziny z Clementine i z całą tą historią. Zaczynamy w menu, ponieważ skończyliśmy w momencie, gdzie mam cutscenkę, więc nie chciałem, żeby wam coś umknęło, nie chciałem, żeby było cicho, więc zdecydowałem się tutaj wrócić. Oczywiście przenosimy się od razu do gry, bez zbędnego przedłużania. No, musi się wczytać. Nic nowego. Doszło mnie słuchy, że zakończenie jest kiepskie. No niestety, opinii, o ile spoilerów da się uniknąć, to opinie ciężko przeoczyć i podobno zakończenie jest kiepskie. Ocenimy. Jak to będzie? No, pochodnia zgasła wygodnie tuż po wyjściu. W sumie tak długo się paliła jak na... A gdzieś szuka... Jakby... Aha, zmurzyliśmy do pewność siebie. Bo on szuka jakby takiej, no nie tyle, że atencji, ale szuka takiego naszego... niezrozumienia. Brakuje mi słowa. Aprobaty, aż i aprobaty brakuje mu. Ale ja myślę, że to dobrze, że go troszkę przypiłowaliśmy, bo on by zrobił znowu coś głupiego. Wiecie, gry Telltale nauczyły mnie już myśleć w taki sposób. The day after AJ killed Marlin. You already know Violet and I voted for you to stay. A sim was the third vote. Wait, that means Omar voted us out? And Ruby? Yeah. Nie ma co się dziwić. Było minęło. What made you think of that? Asim said you knew how to survive. He could just tell the school would be safer with you there. I voted for you because I liked you. But his reason, it was better. I just thought you should know. Asim was right. We were safer. We were more scared than we let on when you met us. That's really to, co chciałem powiedzieć, już nie, zanim zrobię myśl, to powiem wam teraz już, okay. Że The Walking Dead i te gry nauczyły mnie myśleć w bardzo nieszablonowy sposób, gdzie zastanawiam się nad tym, jak akcja... Znaczy, to jest może nieszablonowy sposób poniekąd, ale... Po prostu zastanawiam się przyszłościowo nad tym, co zrobię. Zastanawiam się teraz nad tym, co by się stało, gdyby AJ był taki, czy inny. We were just hiding. Oj. Ale musisz się dać skradać? Chcesz, żebyśmy oszaleli ze strachu? You made it. You're all alive. I couldn't believe you were really dead. I had to try and find you. You did find me. Did everyone else escape? Yeah, they're okay. They took the cart and headed back to the school. Sama tutaj przyszła? We're safe, Clem. All we gotta do now is find our way home. Any idea which way that is? I know an old bridge near here. If we cross it, we won't be too far from the school. No to chodźmy. No przydałoby się wrócić do domu. Ej, że wygląda... Nieprzyjemny, nie wiem, boję się go. Ja bym go profilaktycznie gdzieś zamknął, bo on jest teraz w kiepskiej formie, ale może pożałuję tych słów potem. Lubię rzucać teorie, ponieważ potem można się pośmiać, jak głupi ktoś miał pomysł. Albo na odwrót. Powiecie, wow, ale miałeś świetny pomysł. Dziwna cisza. Naprawdę nie mam żadną wspólną tematu. Gone for good. Oh,
rozkleiła się? I was trying to figure out what I'd do if you were gone. And I realized how goddamn stupid I was about Minnie. For a whole fucking year. I was so wrapped up in losing her and Sophie, I pushed away everyone who tried to care about me. Marlon, Brody, Louis, even you and AJ, I tried my damnedest not to care about either of you. Because you were afraid of losing someone else. It's understandable. I was a goddamn coward. I'm not a coward anymore. Jesus, everything's so different now. Me, us, the school. I remember how Marlon described it, what we were gonna turn Erickson into. It's not the way any of us pictured it. How did you picture it? I guess I couldn't. I just listened to what Marlon said. How it would be a home. A real one, but I couldn't really wrap my head around it. My family lived in a trailer. What about you? Where'd you live? I lived in a house with my mom and dad. Fence around it, big backyard. What was your favorite part of the house? Domek na drzewie. I had a treehouse in the backyard. Wiedziałem, że to jest jedna z odpowiedzi. I used to take my walkie-talkie up there and play for hours. I'd pretend it was a ship and I was the pirate captain. Or it was an igloo and I was a hunter. Or a castle and I was a princess. Really? Like with frilly dresses and a tiara? Yeah, but also a sword. A warrior princess. Yeah, obviously. And that treehouse kept me alive when all this started. That's where I hid. A potem znalazł nas Lee. You know, Erickson can still be the home Marlon promised. As soon as we get back, we'll start rebuilding. It'll be a lot of work, but you're right. It is worth it. Hell, we could even put in a treehouse. We've already got a bell tower. Okay, we'll build a bell tower house. Perfect. After all that's happened, it's still hard to imagine. I mean, we fought for it. Defended it. It should feel more like home than ever, but it doesn't. You know what the problem is? That stupid fucking name, Erickson. Nazwy zawsze można zmienić. You want to rename it? Otóż to. Yeah. Fuck that guy. We should name it something cool. Threatening, but not like scary. Something that makes assholes go, I should stay away. But not like blood murder knife house. What about the rotting shithole? It's accurate and kind of cool. Się zaśmiała. Like a rock band. I'm in. Myślałem, że nazwę tą miejscówkę po imieniu tego Marlona, ale nie zasłużył. Jakby się zastanowić, był tchórzem. You will, Ten. We all will. We can start as soon as we get back. And let's get home to the rotting shithole. Jest to taka epicka nazwa jak Wzgórze, Aleksandria, Królestwo czy coś w tym stylu. Ale najgorzej nie jest. W świetle tego filmu pełnometrażowego trylogii, która jest zapowiedziana w uniwersum The Walking Dead ze znanym nam bohaterem. A dla ci, którzy go nie znają, to nie spoilerował. Ciekawe było, jakby Clementine też się tam pojawiła. Takie złączenie z serialu i gry w filmie. To byłoby ciekawe, bardzo ciekawe. Dobra, mamy most, który musimy przebyć. Zadanie wydaje się być absolutnie proste, wręcz banalne. Ale znając życie, znając tą grę i to skrzypnięcie mostu, zaraz coś się ewidentnie posypie.
Tam, dlaczego idziesz tak powoli? No jest to dziura, nie chciałabyś tam spać, to prawda. Ale... Aha. That's far. Really far. Should be able to jump it. It's not that far. Yeah, I think we can. We just gotta be careful not to land too hard. Kurwa. O, 10 lat terapii ten. Nie idź tam, młody. Nie idź tam. Uderz go tlem. Uderz go tlem, ona nie żyje. A on pobiernie. Będzie cię zły, ale przyje. Jakim cudem? Jesteś zarażona. You're dying. Wow. Yes. Yes, I am. I'm finally going someplace better. I want you there with me. Ja pierdziele. Spadaj stąd. Everyone gets to be a person again. Yeah, młody. We're gonna go be with mom and dad and Sophie together. Ten, snap out of it. She wants to kill you. I know, but I... Don't you fucking speak to him! Any of you! Most się zawali. Jeżeli tak dalej pójdzie. Please! Please, Minnie, stop! He needs to be with his family! Don't do this! Don't worry, Ten. She can try to stop me. I am not going anywhere without you. The night will be over soon. Młody, chowaj się. Get down! Wow, Nelio. I'll help the boys across the gap. Watch out for the walkers. What? A ona mnie zestrzeliła. Ojejku, nie powinien się na Arturu wychylać. Wybaczcie, mój błąd, mój błąd. Już nie wiem, co akcja. Wychylamy się, strzał, chowamy się. Chyba najorana przycelować. Ale dużo tych zębiaków. To jest takie celowanie bez wspomagania. Uwierzcie mi, że Slavik strasznie mocno się szokuje. No to nie było tropienie. Chowaj się! O, fuck! O, nie, Clem! Bóg spadł. Fajnie się boi. Nie zrobisz tam tej sztuczki. Nie strzelaj nią. Po prostu ją zabierz. O kurwa.
Czy nie ma tam naboi? Halo? Nie, patrz młody. Nie! Get across. I'll get ten. No to idź po Niero. Jak ona ma przejść teraz z tą nogą? O, zły przycisk. Dalej było. Strasznie łatwo zdziwić teraz w tym The Walking Dead gdzieś. Był więc czas od reakcji. Czy wiem, że byśmy zrobili strzelić wcześniej? Poczułem się mieć tej rany nogi. Bo to był warty wybór. Get across. I'll get ten. Rębana. Musimy raz wziąć, ale ciężko będzie przeskoczyć z taką nogą. Teraz już w ogóle. Bez tej deski ja to nie wrócę. Let him go! You'll die if you don't! Nie, pociągnij za spust. Co, ona zginie teraz przez to? Chyba żartujesz sobie. Ja pierdolę. Chyba kurwa sobie żartujecie. A w kogo on niby miał strzelić AJ? I did that. She died for you, stupid Ed! Wake up! Now! Or we'll die too! Nie wierzę, że to się stało. The monsters are gonna trap us! I know. I'll climb, then help you down. Hurry! Ten! Ale to nie jest sytuacja. To jest? Okay. On ma broń. Ale przerąbana sytuacja. Błagam. Powiem tak. Śmierć Violet była kompletnie niepotrzebna. Jestem ciekaw, czy dało się nie zapobiec w jakikolwiek sposób. Romody, wbijaj się tam na górę i podnoś środkę tlem. Fuck! Grab on! O nie, o nie, o nie, o nie. Czy ona zdąży ugryźć? Nie wierzę. Czy on nas ugryzł, czy on tylko ugryzł buta? Ugryz ją czy nie? Czy naprawdę się powtórzy cholerny motyw z pierwszego epizodu? Z pierwszego sezonu, mam na myśli? Niemożliwe.
Nie umiem powiedzieć, Udrys nas czy nie? Udrys. Ja pierdolę. I got bit. Ale kurwa, katastrofa to jest po prostu. Już się zdarzył nogi na etapcie, się mają czym. Mają tu ścierę jeszcze, ale to już nic nie zmieni chyba. Lito nie uratowało, zresztą nie martw się, że takie rany w tym momencie. Nie macie jej przypalić. Come on. We can't stay here. Keep moving forward. Keep moving forward. Keep moving. Nie wierzę. Moving. Po prostu kurwa nie wierzę. Kurwa nie stało. To się nie stało. Tyle. Naprawdę musisz taki banał, żeby historia zatoczyła koło. Nie ma szans na inne wytłumaczenie, no została odgryziona. No nie została obcięta, więc... Stop thinking about it, AJ. There's nothing we can do. There's gotta be something. We have to focus on getting back. Keep moving forward. James is boring. It's empty now. We'll be safe in there. Run! Now! Co jest? Skąd tu jest tyle trupów nagle? Czy oni powinny iść w stronę wybrzeża? Jezu, Clem, wstawaj! To jest chujowe, nie wierzę po prostu. Za wami, tuż za wami. Dajesz mała. Need to fight.
Widmy stały tuż obok. Dokładnie. O, ja to muszę wziąć, okej. Czy to było, czy to była zapowiedź tego, że my teraz będziemy grać AJ-em? A czy grać, sterować resztą historii AJ-em? Jeżeli do tego zmieni koniec, to też nie jestem zadowolony. Oni się zaraz przebiją. O, cholera. No ale ma taką ranę, że ja się nie dziwię, że ona upada. Za koszmar. Wybaczcie, jestem sceptycznie już nastawiony w tej postaci, ale naprawdę. I jeżeli taka powtórka, to ja dziękuję. Dajesz młody, zamykaj te drzwi. Jeszcze jedna? Jeszcze jedna. O nie. Coś przywiązane jest? Dajesz młody. Jeszcze skądś? O, cholera. Za dużo ich jest po prostu. Nie został chodzi z gardłem? Dajesz, dajesz młody? O nie, o nie, o nie. Wow. Raczej jest to, że ja dopiero teraz mogę chodzić. Trzymałem się dopiero. Jeszcze jeden będzie na pewno, po prawej. Dwa jeszcze. O nie, o nie, o nie. Ostatni? Prawdopodobnie tak. Mam nadzieję, że to są ostatnie drzwi, które prowadzą do tej stodoły, bo do... Dobra. O nie, o nie, o nie. Koszmarna sytuacja, koszmarny bieg wydarzeń. A wiesz co jest jeszcze bardziej koszmarne? W tym momencie muszę zrobić pauzę i skończyć, ponieważ mam pół godziny, myślę, że nie ma co przedłużyć dalej.
Pół godziny to jest wystarczająco na odcinek z The Walking Dead, także mam nadzieję, że wam się podobało i w tym bolsatowym i podłym momencie zostawiam was, żeby zaprosić was na jutrzejszy odcinek, który pojawi się oczywiście o 16:00. Śledźcie uważnie, to poznamy dalszą część tej historii, która póki co zmierza ku smutnemu i nieciekawemu zakończeniu, ale zobaczymy, nie oceniajmy za szybko. Raz można zrobić takie zakończenie i sprawić łzy na oczy tysiące graczy. Drugi raz to jest odżywany kotlet, który na razie idzie w złą stronę, ale zobaczymy. Także mam nadzieję, że wam się podobało, zapraszam was do media, grupka, fanpage oraz Twitch. Wszystkie macie linki w opisie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, papa!